Karawan jechał autostradą A1 wężykiem. Policja szybko wkroczyła do akcji. Kierowca karawanu, w który jechał po autostradzie A1, został zatrzymany przez policję w okolicy Radomska. Inni kierowcy zgłosili, że mężczyzna porusza się wężykiem. Podczas kontroli okazało się, że przywozi on trumnę z ciałem. Karawan jadący autostradą A1 wzbudził niepokój innych kierowców, wezwali policję. Niecodzienne zdarzenie na autostradzie A1 na wysokości Radomska w województwie łódzkim. W sobotę, 27.04, policjanci otrzymali zgłoszenie od innych kierowców, iż karawan jadący w stronę Katowic stwarza zagrożenie na drodze. Dyżurny z komendy w Radomsku po godzinie 22 usłyszał, że jeden z samochodów jedzie tak zwany wężykiem. Już po kilku minutach policjanci namierzyli wskazany samochód. Był to karawan kierowany przez 37-letniego mężczyznę z województwa podlaskiego. Funkcjonariusze natychmiast sięgnęli po alkomat. 37-latek został zbadany alkomatem. 37-latek, mając w wydychanym powietrzu 3 promile alkoholu, kierował na autostradzie A1 karawanem. Co więcej, policjanci ustalili, że kierowca przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Mundurowi zorganizowali transport zastępczy przez inną firmę pogrzebową. Następnie zabezpieczyli karawan do celów procesowych, przekazał młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek z KPP w Radomsku. Sąd zajmie się sprawą pijanego kierowcy karawanu przewożącego trumnę z ciałem. Samochód został tymczasowo zajęty przez policję. Dodatkowo funkcjonariusze z racji kierowania karawanem przez 37-latka pod wpływem alkoholu, zatrzymane zostało elektroniczne prawo jazdy mężczyzny. Teraz sprawą zajmie się sąd. 37-latkowi grozi nie tylko wysoka grzywna i utrata prawa do kierowania pojazdami. Kierowca karawanu może trafić do więzienia nawet na 3 lata. Policja z Radomska wyjaśniła również, że sąd wypowie się również w temacie zabezpieczonego na autostradzie A1 pojazdu. Nie można wykluczyć, iż zasądzony zostanie przepadek auta lub jego równowartości.